Okej, udało się jakoś... Nawet nie stracić życia. Okej. Teraz do Vanguardu, prosto. O, ludzie. Ciężko było. Tu mi się zbugował. Tak szczerze. Za czwartym razem. No normalnie nie mógł się ruszać. W ogóle jak go przycięło. Prosto jak stanął, tak stał. Koniec. Nie ma. A później tylko go z miecza śpię. Nawet życie nie straciłem nic. Mówię, wkurzyłem się. Jak teraz mi się nie uda go zabić. Foch, kończę nagrywanie. Ale udało się. Wiem, człowieku, wiem. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Robi się coraz gorzej. Powinien był... Dobrze się spisałeś. To, że Torus się nam wymknął, rozwścieczyło mnie. Zawiedliśmy cię, mój przyjacielu. Torus i tak pewnego dnia spotka swoje przeznaczenie. I będzie to dla niego przykre doświadczenie. Udało ci się obronić Vanguard, naszą stolicę. Na razie to wystarczy. Sukces ten zawdzięczamy tobie. Widzę teraz, że stało się tak dzięki wszystkim dokonanym przez ciebie czynom. Okazało się, że nie sprawdziłem się jako obrońca tych ziem. Chciałbym, żebyś to ty dzierżył ster rządu w Vanguardzie i byś poprowadził nas w lepszą przyszłość. Proszę cię, byś został naszym królem. Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Tak. Będę twoim najwierniejszym sługą, królu Robarze. Oto twój tron. Tego nam trzeba. To nam koronę? Powinien był wiedzieć. Lepiej się nie wtrącę. Nie jestem na to gotowy. Nic wielkiego się raczej nie... Sam mógłbym ci to powiedzieć. Nie masz nic do roboty? Zajmij się swoimi. Nie masz nic do roboty? Zajmij się swoimi sprawami. Najpierw mała przerwa. Dobrze ci radzę. Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. O kurde. Niektóre problemy są takie łatwe. Nie jestem na to gotowy. Ale robi się coraz gorzej. Gdzie jest Milton? Jakbyśmy nie mieli dość problemów. Dobra, pójdziemy się przespać tak na... Do południa on powinien dojść. Przynajmniej tak mi się zdaje. Zajmij się swoimi sprawami. Najpierw nie masz nic przerwa. Zajmij się swoimi sprawami. Gdzie jest Milton? Chwila, bo zgodę się idzie tędy. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Dobra, ja wrócę, poczekam na tego Miltena. Jak wróci, to no, zerwę. Dobra, znalazłem Miltena, on był w gocie. Dobra robota, Milten. Nie udało nam się. Nie udało nam się schwytać Torusa. Mam pewne plany względem niego. O nic się nie martw. Najbardziej liczy się to, że Myrtana jest teraz w dobrych rękach. A mowa tu o twoich rękach, mój przyjacielu. Myrtana jest bezpieczna dzięki tobie. Nadal jest wiele do zrobienia, by w końcu zaszły potrzebne zmiany. Jesteś teraz jedyną osobą, która może się podjąć tego zadania.
co masz na myśli? Tylko ty od zawsze wierzyłeś, że Myrtana któregoś dnia się zjednoczy. Jak prawdziwy wojownik nigdy nie zwątpiłeś w naszą ojczyznę. Dlatego to właśnie ty powinieneś być tym, który obejmie rządy na tych ziemiach jako władca, jako król. Rozumiem. Zawsze pragnąłem być tym, który wprowadziłby Myrtanę w nową erę pokoju i rozwoju. Zbyt długo patrzyłem, jak ziemie te cierpiały. Czas, by wprowadzić zmiany. Zdecydowane i konsekwentne. Czy zostaniesz naszym królem? Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Zgadzam się. Królu Robarze, jestem twoim wiernym sługą. Tron należy do ciebie. Okej, teraz się teleportujemy do świątyni. Theo czeka, ja zrozumiałem, Tron czeka. Chciałem mówić, już idę, Troniku. Ale nie powiem. Będę zły. Jednego dnia to wszystko się skończy. Okej. Schody są takie dziwne, takie. Nie wiem czemu, ale jakieś takie mi się wydają dziwne. Oj, sorry. Okej. Bestia została ubita. Ba, przegapiłem to. Nie udało nam się dopaść Torusa. Nie przejmuj się Torusem, Gorn. Byłeś potrzebny tutaj, w Vengardzie. Musiałem chronić stolicę. A z Torusem policzymy się już wkrótce. Masz rację, jak zawsze zresztą. Dziękuję, przyjacielu. Czas wypełnić kolejną część planu. Zanim to nastąpi, chciałbym złożyć ci przysięgę wierności. Sam nie zdołałbym tego zrobić, więc... Chciałbym, abyś to ty odtąd władał Myrtanu, panie. Mój władco, zgodzisz się zostać mym królem? Zgadzam się. Królu, przysięgam ci wierność. Odtąd mój miecz jest twoim mieczem. Zasiądź na tronie. Masz topór. Tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Chyba nie chcę tego zrobić. Synacz Myrtan. Walczyłem za te ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową Myrtanę. Sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę Myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej Myrtany. Jam jest król Robar III. Jedyny, prawdziwy władca Myrtany. No. Co może teraz pochodzi? Nic wielkiego się raczej nie wydarzy. Dobra, omijamy to. Dobra. Wszystko tak nie może być. To koniec na dzisiaj. Coraz gorzej. Ukończyliśmy całą grę. Gorzej już być nie może. Całą. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieszczą. Ukończyliśmy kolejną serię. Walczyłem za tę ziemię i przelałem. Dobra, napisy niech się łączy. Dobra. Ukończyliśmy właśnie grę Gothic 3 Zmierzch Bogów. Oceniam ją jak na tamte czasy, bo ona wyszła w 2007 czy 2006. 7 chyba. Tak na 5 z 10. Albo nawet i 4. 2 punkty minus za walkę. 2 punkty minus za bugi. No chociaż, no za te niektóre bugi, tak jak ja pokonałem bestię i kolejne dwa, za co? No za ten patch,
i za chwilę. Kurde, miałem to powiedzieć stopnie. I za zmianę bezimiennego. Cztery zostają. No za fabułę. Więc tak. Grało mi się bardzo, nawet fajnie, no. Parę błędów było, ta ostatnia walka z bestią, no chciałem wam ją pokazać, no ale wyszło jak wyszło. Wiem, że ukończę to jeszcze dzisiaj, więc ja się z wami żegnam. Cześć, siemaj, nara, helia, do usłyszenia w kolejnych seriach. Następną serią będzie Arcana Gothic 4, a zacznę ją nagrywać jak wrzucę wszystkie odcinki tej serii. Więc jeszcze raz, cześć, siemaj, nara, helia i do usłyszenia w kolejnych seriach. Na razie.